w sprawie zdrowego żywienia. Napisała do mnie Aneta. Taka kobieta do mnie napisała imieniem Aneta, że ona bardzo jest gotowa na to, żeby przejść na zdrowe żywienie. Ona jest gotowa jeść to, co zdrowe, w ilościach, które są zdrowe, w odpowiednim czasie, który jest dla niej odpowiednio zdrowy, i również zrezygnować z niezdrowych produktów, zrezygnować z tego, czego nie powinna wkładać w siebie, ale ona chce wiedzieć, ona chce mieć pewność, czy jak ona przejdzie na zdrowe żywienie, czy wtedy jej problemy się rozwiążą. Czy ona wtedy stanie się miłą, serdeczną, wesołą, uśmiechniętą, radosną, szczęśliwą i pełną seksapilu kobietą? Przyznaję, że po krótkim momencie zastanowienia odczułem głębokie zdziwienie, gdyż rzadko się zdarza, żeby jakakolwiek kobieta chciała gwarancji, a Aneta chce. Ona chce ode mnie usłyszeć, że ja jej gwarantuję, że jak ona będzie się właściwie odżywiać, zgodnie ze wszelkimi zasadami sztuki zdrowego żywienia, to że będzie serdeczna, miła, szczęśliwa, uśmiechnięta i tak dalej. I przyznaję, że zrobiło mi się nawet trochę przykro, gdyż droga Aneto, jeżeli ty chcesz być radosna i uśmiechnięta, to weź się nachlej wody albo szampana. Jeżeli chcesz mieć bardzo, bardzo dobry humor, to zapal trawkę. Jeżeli chcesz troszkę sobie poprawić humorek, to zjedz pół torta bezowego. Jeżeli chcesz się nakręcić, to zapal skręta, no. Natomiast informuję cię, że zdrowe żywienie nie gwarantuje dobrego humoru. Wprost przeciwnie. Zdrowe żywienie, czyli pozbawione wszelkich używek, które poprawiają nastrój, wszelkich psychotropów, nie powoduje radosnego życia. Jedyne, co powoduje, to prowadzi do tego, że jeżeli będziesz się żywiła odpowiednio do tego, że jesteś z gatunku Homo sapiens, że jesteś kobietą, to spowoduje, że twój mózg wróci także do równowagi i będzie zdrowo i logicznie myślał. Natomiast o szczęście, radość i przyjemność to należy zadbać dodatkowo. I nikt ci nie zagwarantuje, że samym jedzeniem, samym zdrowym jedzeniem będziesz śpiewała z głębi serca te radosne piosenki.